Linia 255 zniknęła z jej na Kazimierza, bo na dłuższym odcinku jest już aktualnie jednokierunkowa. Jak wygląda cała ta inwestycja i jak jeździ linia autobusowa Z5? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, witam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji tutaj prosto z nad ulicy Jana Kazimierza. I ponieważ te ujęcia są dosyć stare, to chciałem koniecznie, żeby ten film się jeszcze pojawił dzisiaj, kiedy tych filmów jest naprawdę całkiem dużo. Natomiast Jana Kazimierza faktycznie się całkiem potężnie zmienia. Ujęcia, które teraz widzicie, są mniej więcej sprzed 2 tygodni około, więc mogę się tutaj oczywiście już trochę pozmienić, do przodu pójść. Natomiast najważniejsze jest to, że na drugim odcinku aktualnie Jana Kazimierza jest po prostu jednokierunkowa i dlatego też linia 255 zniknęła stąd i została zastąpiona przez linię autobusową Z5. Z5 nie dojeżdża owszem do żadnej samej stacji metra, ale dojeżdża do linii tramwajowej, nowej teraz na Kasprzaka, na Ordona, w USA można się przesiąść czy na innych elementach tejże inwestycji, więc faktycznie nie ma tutaj aktualnie autobusu dwukierunkowego, jest jednokierunkowy i jeździ on co mniej więcej poza szczytem tak 20 minut, w szczycie nawet co 15 bądź co 10 minut, więc nie jest aż tak źle. Przejdźmy się nad całą tą inwestycją, zobaczmy jak to wygląda. Jesteśmy aktualnie na odcinku, który był już rozpoczęty trochę wcześniej. No i ogólnie, jakie jest założenie samej przebudowy ulicy Jana Kazimierza? Mniej więcej podobne, jeżeli chodziło o ulicę Sokratesa. Z tym, że tutaj nie jest zwężona ulica i nie jest uspokajany aż tak bardzo ruch, tylko jest faktycznie dodawana więcej zieleni. Pojawia się tutaj nowa droga rowerowa, która będzie po lewej stronie i już ją trochę widać. Miejsca parkingowe będą wzdłuż całej ulicy, wszystkie stare miejsca parkingowe zostały zlikwidowane pod blokami. No i oczywiście pojawia się jeszcze więcej nowej zieleni, chociaż tutaj tych drzew już przed przebudową było całkiem dużo. Oczywiście w ramach tej inwestycji powstaną też nowe chodniki, jezdnia będzie zwężona, nie będzie żadnych lewoskrętów ani prawoskrętów, no i co ważne, pojawią się azyle na przejściach dla pieszych. Autobusy będą miały też nowe zataczki i przystanki autobusowe, oczywiście jeżeli chodzi o nowe perony. Nie będzie tutaj żadnej nowej sygnalizacji świetlnej, jeżeli chodzi o to, ale w ramach tej też drogi rowerowej powstaną tutaj przejazdy rowerowe i drogi rowerowe będą mniej więcej dociągnięte do aktualnego układu dróg rowerowych, czyli między innymi będzie jeden dojazd do ulicy Kasprzaka i będzie się cała trasa towarowa kończyć na Ordona, gdzie będą przywrócone po zakończeniu prac na Kasprzaka i na Ordona pasy rowerowe, które tam się znajdują, tylko aktualnie w ramach tych wszystkich inwestycji de facto one zniknęły pod warstwami różnych organizacji tymczasowych w tamtym miejscu. Tak widzicie, jest już aktualnie ruch jednokierunkowy prowadzony, o czym za chwilę Wam dokładnie opowiem, jak będziemy już tutaj lecieć nad tą częścią w drugą stronę. No i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja, jeżeli chodzi o takie w skrócie, że tak to powiem. No to azylek chyba jest jednym z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o faktycznie ZDM. No i jak wiadomo, zawsze chodzi o zieleń. Jeżeli chodzi o autobusy, to tak, linia 255 zniknęła na czas tej inwestycji i najprawdopodobniej, kiedy się zakończy ta cała inwestycja, już nie ona nie wróci tutaj linia autobusowa, właściwie się pojawi 105, bo 105 docelowo przez ZDM jest planowana, aby właśnie ją wykręcić i żeby nie jechała teraz prosto, tak jak teraz wzdłuż tramwajów, tylko żeby jechała faktycznie tutaj przez Odolany. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł? Niemniej oceniać, chociaż w sumie te połączenie tych dwóch linii może nie jest aż takie złe, bo i tak obydwie linie dosyć na podobnej trasie jeżdżą. Chociaż jeżeli chodzi o mieszkańców Jelonek, to faktycznie dojazd do metra Donadoczyńskiego się całkiem, bym powiedział, mocno pogorszy przez taką zmianę. No ale no cóż, takie są faktycznie plany. Ostatni odcinek, jak widzicie, w tym miejscu jeszcze nie jest realizowany. Przy nim prace się rozpoczną najprawdopodobniej koło wakacji, albo trochę później jeszcze w sumie. No bo to jest ostatni fragment, który będzie realizowany tutaj obok ulicy Ordona też również w tym miejscu i to jest właśnie to miejsce Ordona, tutaj obok tego przejścia dla pieszych będzie wjazd z drogi rowerowej i tutaj mają być odtworzone te pasy rowerowe, które po prostu pod nakładem tych wszystkich zmian, inwestycji zniknęły, a tutaj się znajdują i też są wjazdy i zjazdy z dróg rowerowych w tym miejscu, właśnie na te pasy rowerowe, no i całe skrzyżowanie też w tym miejscu jeszcze Kasprzaka i Ordona, cały czas nie ma ostatniej warstwy asfaltu, która ma się pojawić, ale kiedy, tego jeszcze nie wiemy. Przynajmniej jak będzie po prostu cieplej i lepiej, może się w teorii już to pojawiło, ale raczej z tego co kojarzę, jeszcze takiej sytuacji w tym miejscu nie było. Dalej oczywiście widzimy właśnie przebudowę ulicy Ordona, o której się pojawił film chyba z tygodnia temu, albo trochę nawet więcej.
bo jego mi się szybciej udało zmontować, ale zetknijmy sobie teraz na tą całą inwestycję, tak jeszcze tutaj z lotu, tak żebyśmy mogli mniej więcej zobaczyć. Więc tu jest na pewno odcinek, który jest jeszcze nierealizowany, po prawej stronie będzie droga rowerowa, przystanki autobusowe zostają w tych samych miejscach mniej więcej, oczywiście z nowymi chodnikami i wszystkie miejsca, które tutaj widzicie właściwie prostopadłe, oczywiście stąd znikną, bo będą tylko i wyłącznie miejsca parkingowe równoległe i nawet nie pod kątem, tylko faktycznie tylko i wyłącznie równoległe, więc siłą rzeczy miejsc parkingowych na samej ulicy będzie faktycznie po tej przebudowie trochę mniej. I tutaj już możemy zobaczyć, że już w tym miejscu mniej więcej zaczyna się odcinek jednokierunkowy i tutaj już nie da się pojechać w kierunku Ordona, tylko i wyłącznie w kierunku Bemowa. No i tak mniej więcej wygląda ta część z lotu ptaka. Zetknijmy sobie teraz, jak wygląda faktycznie sama inwestycja tutaj na górze. Więc proszę bardzo, przekręcamy się i patrzymy sobie z niskiego pułapu, jak sytuacja wygląda właśnie w tym i też miejscu. Proszę bardzo. No i tak, w ramach tej inwestycji, tak jak powiedziałem, pojawiła się tymczasowa linia autobusowa Z5. Z5 jeździ na trasie Cmentarz Wolski i następnie jedzie sobie wzdłuż trasy tramwajowej, no i później skręca sobie w Ordona i jedzie całą długością Jana Kazimierza. W skrócie ma przystanki po trasie Cmentarz Wolski, Fort Wola, Sowińskiego, Reduta Wolska, Ordona WSA i później Gizów i Jana Kazimierza, Fort Wola i podobnie na Cmentarz Wolski. Więc tak mniej więcej wygląda ta trasa. Oczywiście się zatrzymuje na wszystkich przystankach na trasie. Cały przejazd tej linii trwa 12 minut i jeździ, tak jak powiedziałem, co około 20 minut. Więc tutaj ta sytuacja jest całkiem dobra. Następnie tu jak widzimy i całkowicie już została prawie usunięta ulica w tym miejscu, na której jest teraz rozpoczęte, jeżeli chodzi o przebudowę. Na tym odcinku, który tutaj teraz widzicie, prace się rozpoczęły teraz. Teraz to oznacza 15 marca 2024 roku rozpoczęły się tutaj prace, więc faktycznie całkiem szybko ta ulica znika. I tutaj z ciekawostek po prawej stronie zniknął też jeden budynek, który był w miejscu, gdzie teraz powstanie nowa część rowerowa. Tego budynku aktualnie w tym miejscu nie ma, on został wyburzony. Domyślam się, że w ramach tej inwestycji, bo jednak faktycznie był w zakresie tej części drogowej, no ale faktycznie jego tam nie ma, tam było faktycznie wąskie gardło i było dosyć wąsko. Tu z kolei na odcinku, który był już budowany od zeszłego roku, możemy zobaczyć powstające nowe przystanki autobusowe. No i ogólnie samochody tutaj, autobusy już poruszają się po pierwszej warstwie asfaltu. Oczywiście w jednym kierunku cały czas, bo druga część jest jeszcze w budowie, ale widzimy po prawej stronie powstającą nową drogę rowerową, nowe chodniki, drzewa zabezpieczone, które się tutaj znajdują. Po lewej stronie już są już nawet miejsca parkingowe, które są wykorzystywane, ale oczywiście jeszcze wszędzie te chodniki powstają. Przejście dla pieszych z azylami też się już tutaj pojawiają, ale na minus trzeba jeszcze przyznać, że latarnie nie zostały wymienione, cały czas są te strefy betonowe. One oczywiście będą też zmienione w ramach tej inwestycji. Tu w niektórych miejscach już widać faktycznie nowe latarnie i stare są w przebiegu aktualnie. Nawet drogi dobre, jak tutaj widzieliśmy po prawej stronie, więc widać, że koniecznie to musiało być zmienione. No i te po prostu stare betonowe ogólnie są likwidowane z całej Warszawy na rzecz tych nowych latarni. Nawet jeżeli te stare mają już oświetlenie LED-owe, to i tak są wymieniane na te nowe. Tu kolejne miejsca parkingowe, no i tutaj oczywiście autobusy linii 255 czy Z5 skręcają w prawo i mają też nowy przystanek autobusowy, który został tutaj ładnie przeranżowany już jako nie tymczasowy, a docelowy w tym miejscu, więc jest pełna część, jeżeli chodzi o dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, czyli konkretnie mi chodzi o osoby niewidome, czyli są drogi prowadzące i pola uwagi. No i tam dalej jeszcze oczywiście powstaje część w kierunku granicy Woli z Bemowem. Tutaj kolejna część, jeżeli chodzi o azyl, mniej więcej zarysowane części rowerowe. No, tam część rowerową faktycznie muszę przyznać, że trochę się nie mogę doczekać, bo tutaj tej drogi rowerowej mi osobiście trochę brakowało. No i dalej widzimy tamtą część. Zetknijmy sobie tak tutaj ze skrótem kamery, jak ta cała ulica de facto na jednym ujęciu wygląda, jeżeli chodzi o ten odcinek, który jest już budowany od zeszłego roku. Ten fragment tutaj w tym momencie widzicie jest realizowany, z tego co widzę, od 31 października i tutaj prace w większości mają się zakończyć, jeżeli chodzi o utrudnienia przynajmniej, do końca maja, czyli do 31 maja, więc poczekamy jeszcze chwilę, no ale de facto to jak będzie kolejny film, który się pojawi tutaj z tej inwestycji w maju, to może już faktycznie będziemy kończyć ten fragment tej że też inwestycji. Tu na końcu też mogliście zobaczyć, że powstaje miejsce do zawracania pojazdów, pomimo tego, że w teorii tam jeszcze dalej gdzieś można pojechać, no to jest faktycznie przewidziana w tym miejscu zawrotka, więc dobrze, że o tym też się myśli na krańcach ulic, tych nowych, które są aktualnie przebudowywane.
No i patrząc jeszcze na drugą stronę, możemy zobaczyć, jak ta cała ulica w tej perspektywie się tutaj prezentuje. No oczywiście z horyzontem też Warszawy. Zacznijmy sobie jeszcze raz z tej perspektywy na tą część rowerową. Radzę wam zwrócić uwagę. Po lewej stronie widać dokładnie, jak te latarnie stare się znajdują w przebiegu aktualnie nowej drogi rowerowej. No, po części oczywiście. Tu już mamy nowe latarnie zainstalowane, tutaj jeszcze są podwójne. Przystanek autobusowy, który jest tymczasowo w innej lokalizacji niż tej docelowej. Budynek po lewej stronie zlikwidowany. Tutaj faktycznie frezowanie ulicy i likwidacja starej nawierzchni, likwidacja miejsc parkingowych, o których wam się mówiłem, bo te wszystkie miejsca parkingowe stąd niestety znikają. Pojawia się tylko i wyłącznie część zielona w tym miejscu. Więc trzeba przyznać, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Jordana i Jana Kazimierza, to likwidacja miejsc parkingowych jest naprawdę całkiem potężna. Będzie ich dużo. Mniej, nie będę mówić, że faktycznie ulica nie będzie bardziej dla mieszkańców, jeżeli chodzi o chodzenie, spacerowanie czy jeżdżenie rowerami, ale jeżeli chodzi o część do parkowania samochodów, to faktycznie będzie dużo gorzej, bo po prostu będzie mniej miejsc. Więc siłą rzeczy, jeżeli jest mniej miejsc, to trudniej będzie zaparkować. Chyba że w tych wszystkich parkingach podziemnych, które tutaj pewnie się znajdują w tych budynkach, ale znając życie, wiem, jakie są ceny tych miejsc parkingowych i są astronomiczne. No, no cóż. Tak mniej więcej wygląda przebudowa całej ulicy Jana Kazimierza, jak widzicie właśnie w tym miejscu. Ten odcinek, który teraz widzimy, będzie przebudowany teraz w najbliższym czasie. Rozpoczęły się tutaj prace właśnie w marcu, a zakończą się do końca czerwca 2024 roku. Sama inwestycja na całej długości jest przewidziana, ma się zakończyć w 2025 roku. Mniej więcej za rok, jakoś na wiosnę mają się zakończyć te wszystkie prace, więc jeszcze na spokojnie na Jana Kazimierza będę tutaj się pojawiać nie z jeden raz. Ale ta inwestycja jest po prostu pokaźna, no i też tutaj cała inwestycja jest dosyć mocno popkrojona, jeżeli chodzi o wszystkie te prace, w związku z tym, że po prostu no, trzeba tutaj robić te etapowanie. Też o tym etapie, jak teraz wam powiedziałem, że do końca czerwca się tutaj zakończy tamten odcinek, to chodzi mi oczywiście o daną organizację ruchu. Wtedy będzie ruch przerzucony na drugą część najprawdopodobniej i tak to będzie realizowane w kolejnych aspektach, więc po prostu przez to, że tutaj ruch samochodowy cały czas musi być utrzymany, no i ruch pieszy też w jakiś mniejszy czy większy sposób, no i autobusy muszą jeździć. A tego też ta inwestycja tak powoli, że tak to powiem, powstaje. A później te faktycznie autobusy linii 105 najprawdopodobniej już tutaj zagoszczą, bo już 255 zniknie, a też de facto będzie blisko końca budowa metra na Karolin, więc faktycznie wtedy linia 105 będzie dojeżdżać do stacji metra. A to faktycznie jest coś, co potrzebne jest Jelonkom w tej relacji. No i ogólnie też stąd będzie można dojechać całkiem szybko do metra Bełmowo. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, jak wznoszę. I dzisiaj jeszcze będzie kilka filmów na moim kanale, bo jutro cisza wyborcza, więc coś jeszcze chciałem wam pokazać, zanim będę musiał na chwilę zamilknąć. Z inwestycjami realizowanymi przez nasze podatki. Cześć!